Witamy Was serdecznie, to jest na żywo tu w Studio NTV. W takim składzie jednocześnie live żeśmy nie występowali. Dominika Dominiak, Wojtek Drewniak, który najczęściej siedzi po tamtej stronie. Tam dzisiaj Rafał nas, że tak powiem, zastępuje Wojtka i ja z tej strony, by na świeżo po prostu opowiedzieć o naprawdę niezwykłym, cennym wyjeździe do Londynu, gdzie odbywała się taka ważna impreza robiona przez Roberta Fidena. Jak wiecie, mieliśmy patronat medialny. Dużo się działo. Właśnie poprosimy, Wojtek przygotował tak ekspresowo oczywiście, bo to dzisiaj lądowaliśmy z opóźnieniem we Wrocławiu, takich kilka migawek z samego Londynu, z naszych podróży i pytanie o wrażenia. Ufologiczna konferencja, chociaż nie tylko UFO tam było, pierwsza tak naprawdę polska, słuchajcie, konferencja tego typu za granicą, dzięki Polonii. Jak to wspominacie? Dwa dni byli pełne, więcej troszkę. Od kobiety zaczynamy, Dominia? Witajcie, cześć. Tak, no czas był w ogóle bardzo intensywny. Akurat jak mieliśmy okazję, zarówno i ty, Januszku, być po raz pierwszy w Londynie, w ogóle w Anglii. No jestem w ogóle zaskoczona, że taki odzew jest właśnie, że zjechała się Polonia nie tylko mieszkająca w Anglii, ale przyjechali też Polacy z na przykład mieszkający gdzie indziej, tak? Mieszkający, nie wiem, w Grecji, Szwecji, ale także i w Polsce, także widać, że są sympatykami takimi przez duże S. Spotkaliśmy znajomych z czasów UFO, tak. ETV, prawda, Wojtek? Tak, stali bywalcy. No powiem, że ciekawe jest to, że właśnie, że ludzie tak właśnie widać po nich, że potrzebują tej takiego połączenia, czego jakby brakuje na co dzień, prawda? Takiego zjednoczenia grupy i fajnie, że ludzie się na coś takiego otwierają. Tak, tak. Wojtek, a jak ty tam przez pryzmat nie tylko, że filmowania tych wszystkich naszych wystąpień i wszystkich gości tej konferencji, ale też rozmów kuluarowych, samej atmosfery, znaczenia takiego wydarzenia? Myślę, że znaczenie tego wydarzenia jest bardzo duże i to może nie tyle dla nas, jako tutaj zaproszonych gości, czy tam patronat medialny, ale dla nich. Tutaj nie można tego nie docenić. Było widać wysiłek organizacyjny i tutaj chwała Robertowi, że wpadł na pomysł i coś takiego zorganizował. Moim zdaniem udało to się nad wyraz dobrze, to znaczy ilość chętnych była większa niż miejsc, założenia organizatorów, tak bym to powiedział, ponieważ było ciasno, po prostu każde wolne miejsce jednego i drugiego dnia było wypełnione po brzegi. A wiem, co mówię, bo miałem kłopot, żeby po prostu do kamery dojść. Pierwszy dzień na schodach siedzieli. I nie doszedłem, i kamera była w twoich rękach. Także to już o czymś świadczy. Jest zainteresowanie naszej Polonii, może nie tylko sprawami UFO, ale w ogóle chęcią spotkania się, a taka impreza dobrze temu służy, bo tak jak sam zauważyłeś, sporo rozmów kuluarowych i to nie to, że ja tam uczestniczyłem, bo też, ale oni też między sobą jak gdyby się dodatkowo integrowali. No i ten wyjazd już w niedzielę ostatniego dnia do Stonehenge, myślę, że poświęcimy temu jakiś osobny materiał, też służył tej integracji. No, tam też było widać, że te rozmowy, stanie obok tych kamieni, poczucie tej energii i coś się zmieniło. Już było inaczej niż na początku. Tak, ja też przyznam, że traktuję to wydarzenie za szczególnie ważne. Wydaje mi się, że coś zaiskrzyło. Oni tam próbowali się zbierać od dłuższego czasu, jakoś tak nie można było przekroczyć pewnego progu jakby frekwencji w obecności. Patronatu naszego nie było. W koniec końców prawdopodobnieśmy się tam pozytywnie przyczynili, ale odebrałem to, miałem też tam swoje dwa wystąpienia, to drugie szczególnie istotne, bo tak by poczułem nagle, może jak w soczewce, że jakby ta więź między tutaj Polakami stąd i nimi, których jest tak wielu w tej chwili, przede wszystkim Wielkiej Brytanii, ale też Niemcy, że z Polonią zagraniczną to jest jakiś swoisty fundament. Ja staram się o tym mówić nie tylko w tym oficjalnym wystąpieniu, ale w jakichś tam kuluarowych rozmowach i czułem mocny rezonans, słuchajcie, że rzeczywiście oni potrzebują nas, tak jak my potrzebujemy ich. Ja zresztą wyraziłem na końcu takie zdanie, to będzie później zapis wideo tych wystąpień, w tym również mojego, że tak naprawdę wielką zmianę w Polsce, jaką postulujemy, nad jaką pracujemy,
będzie tą zmianę można dokonać wtedy, kiedy oni w sposób zupełnie aktywny się włączą. Zresztą część z nich już wie o tym, że 18 października robimy ten kongres sympatyków NTV. Tutaj w Centrum Kongresowym we Wrocławiu część z nich nawet się wybiera. Więcej, niektórzy z nich sygnalizują, zauważcie, bo to też się podejrzewam, odnotowali, że chcieliby wrócić do Polski. Mimo, że na przykład niektórym się zupełnie przyzwoicie wiedzie i tam by mogli nadal zarabiać pieniądze, a jednak coś jest ich tutaj jakby ciągnie. A ja mówię, my mówimy, słuchajcie, tym bardziej bądźcie tu w Polsce, ponieważ zmiana, jaką możemy dokonać, ważna jest ich mentalnością. Oni tam będąc, czasami po kilkanaście lat, jakby nabywają wielu ważnych przyzwyczajeń i cech, dobrze zorganizowanych pewnych rzeczy, inaczej niż u nas. Poza tym jest taki śmieszny mechanizm, że Polacy samych siebie nie słuchają. Jak ktoś przyjeżdża z zagranicy z Polaków, ma tam jakiś sukces, to zupełnie się go inaczej odbiera. Poza tym te złe przyzwyczajenia, które w tym kraju są w klasie rządzącej, trzeba jakoś wytrzebić i wielu z nas, jak patrzę na opozycyjne środowiska i z przerażeniem widzę, co się dzieje, jeśli chodzi o te tak zwane antysystemowe grupy, które zamiast się dogadać przed tym wyborami teraz najbliższymi, to toczą ze sobą niestety takie rywalizujące boje, że nam tu potrzeba zupełnie nowej mentalności, również w tym środowisku alternatywnym, opozycyjnym, antysystemowym. Nie możemy się tego doszukać, sami próbujemy być tacy nieagresywni, prawda, nie emocjonalnie, nieobliczalni, ale to troszkę za mało i szukamy sojuszników i odnoszę wrażenie, że my tych sojuszników znajdziemy między innymi wśród Polonii, w Anglii, w Niemczech i w wielu krajach świata, gdzie Polacy po prostu są. Oni nabywają tam wiedzę, doświadczenia niezwykle ważnego dla wielkiej zmiany w Polsce i dlatego taki radosny wróciłem też dzisiaj do naszego Wrocka. Dominia, a ty jak odebrałaś jeszcze dwa zdania o samym... Tak, proszę. Tak, jeszcze do tego, co powiedziałeś, myślę, że też ich chęć powrotu jest nie tylko jakby wrócenie do rodzimego kraju, do ziemi, ale też pomimo tego, że warunki finansowe są zupełnie inne i zarobkowe właśnie, jeżeli mówimy teraz o Anglii, ale jest dużo takich właśnie minusów, które nam właśnie mieszkający tam Polacy opisywali. Co myślę, że dało też się odczuć, jeżeli chodzi o takie, że tak powiem, zwiedzanie, jakie mieliśmy w tym czasie możliwość doświadczyć, czterogodzinne takie, że tak powiem, oblecenie najważniejszych miejsc Londynu. Także to też się wyczuwa tego, w jaki sposób ludzie tam żyją, jak jest w ogóle, jeżeli chodzi o żywność, to wszędzie były same praktycznie fast foody. Chociaż zaskoczyło mnie to, że pizzę, że sieć pizzy mają bezglutenową pizzę, co nie wiem, czy już to weszło. Nie wiem, czy już to weszło w Polsce, tak? Bo muszę to sprawdzić, ale w Anglii jest, tyle że no, na każdym kroku jednak fast foody. I żeby znaleźć coś wegetariańskiego i na dodatek bezglutenowego, no to. Ale te bezglutenowe rzeczy się okazywały, że były w paru miejscach, co tu u nas troszkę zawsze z tyłu idziemy, ale jest trend prozdrowotny. I to jest ewidentne również, wydaje mi się, też wśród tych ludzi, z którymi myśmy się spotykali, że część z nich no, wie, rozgląda się w tą stronę, chociaż dużo jeszcze do zrobienia. Co tu nas trochę martwi, że wielu z naszych tam osób obudzonych na przykład pali papierosy. Tak, no niestety Bez nazwisk, bez imion, każdy wie, o kogo chodzi. Także chemtrails też... A to było przykre, nie? Też widzieliśmy, że jednak ma to miejsce, prawda? Chociażby sam styl życia Anglików, którzy jakoś tak nie idą w stronę duchowości, a ich życie po pracy wygląda spędzeniem czasu w pubie, przy piwie. No zresztą u nas troszeczkę podobnie, to jest kwestia tylko, że ci świadomi, powiedzmy, są może mniej widoczni na ulicach, wiesz, no nie mamy do końca rozpoznania. Sam byłem ciekawy, czy nasi koledzy z Polski powiedzą nam, na ile dojrzałe jest społeczeństwo brytyjskie w tą naszą stronę. No właśnie, ja mówię z opisów też ludzi, którzy nie z mojej jakiejś oceny, bo zbyt krótko czasu tam spędziłam, żeby wyciągać jakąkolwiek ocenę, tylko z rozmów z ludźmi, że oni szukając nawet ludzi właśnie w Anglii, po prostu nie mają właśnie to samo, co nasz gospodarz, którego serdecznie pozdrawiamy, Bartka i Kasię. Tak, wspaniale nas tam gościli i też Robert wspaniale tam nas gościł, dziękujemy. Tak, to przecież też opowiadali, Mariola, że jeżeli chodzi o jakichś znajomych takich, którzy mieliby jakąś świadomość, no to jest to trudne, tak? Zresztą mam też kuzyna, który notabene mieszka nie tyle co w Londynie, ale w Dublinie i też mówi, że tam nie ma kolegów, którzy by się rozwijali duchowo, tak? Że to tak z wypowiedzi bardziej
Polonii, którą mieliśmy okazję spotkać. I tutaj jeszcze pojawia się takie jedno pytanie, ponieważ tutaj już to też pytanie do Wojtka, na ile to się może zadziać, słuchajcie, mianowicie my jesteśmy za granicą najczęściej ze sobą bardzo albo skłóceni, mało współpracujemy, o to wszyscy mówią. A tutaj, kiedy ta impreza się odbywała i ileś tam osób jako wolontariusze tu podwozili nas, tam pomagali, tu informacje, oni też między sobą widać współpracowali przy tej imprezie. Czy jest szansa, że wreszcie Polacy za granicą zaczną szczerze, uczciwie współpracować, a nie rywalizować, wydaje mi się, podgryzać? To jest trudno odpowiedzieć na to pytanie w taki prosty sposób, ponieważ ta nasza grupa polonijna interesująca się tą tematyką, no, to było sympozjum ufologiczne, miało troszkę szerszy tak. wymiar ze względu na program, ale to jest nasza tematyka, więc to nie reprezentuje całej Polonii. Tak. Być może w tej grupie bardziej świadomych osób jest to prostsze, natomiast no, chyba dalej jest tak, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania. I jeśli byśmy popatrzyli w ogóle na całą Polonię, nie tylko w Anglii, ale to, co się słyszy z innych miast, to oni się tam nie potrafią dogadać między sobą. Być może to, co się dzieje teraz na świecie, ten trend związany ze wzrostem świadomości, cokolwiek zmieni tutaj, ale jeżeli ta zmiana nastąpi, to nie tylko wśród Polonii, ale i wśród innych ludzi, ale to byłby ten pozytywny aspekt, na który wszyscy od dłuższego czasu czekamy, no a póki co no, chwała, że to tak fajnie im wyszło, no bo trzeba powiedzieć, że oni też się cieszą, znaczy, że to spotkanie miało miejsce i chcą robić następne, więc no już to o czym świadczy. Znaczy ja odczuwałem, że między nimi pojawiły się takie głębsze formy jakiegoś współpracy, współdziałania. Przecież nasi gospodarze, mówię tutaj o Bartku i o Kasi, że oni się sami zgłosili do pomocy, to zupełnie wolontariacko, przecież i wozili nas i karmili, spaliśmy tam, pamiętali też o naszych potrzebach kulinarnych, więc jednocześnie pomagali po prostu jakby sprawie Robertowi i też Macie, który nas przyjechał. Czujesz, coś tam jest takiego, co ja uważam zacznie pączkować się, rozwijać, bo skoro tak mówimy tu wszyscy, że Polacy za granicą słabo ze sobą właśnie współpracują, tak tutaj mieliśmy dowód na to, że oni dobrze ze sobą współpracowali, by ten event się odbył, by przyjąć gości, którzy przyjęli, nie tylko my, że Adam Alczykowski był, bo jeszcze parę innych osób, Dorota Miłek była, prawda, przyjechało z zagranicy dla nich, tak. Tomek przyjechał Gruba, tak, swoją partnerką. No więc właśnie, więc jakoś to ogarnęli i zrobili i współpracowali ze sobą. Na końcu też była ta wycieczka autokarem, ta więź się zawiązała, 40 osób tego Stonehenge, prawda? I te pożegnania potem takie ciepłe, miłe. Naprawdę, no my jesteśmy też tacy szczęśliwi, że widzimy, że ten NTV dociera tam do was, tam do ludzi i że jakimś takim jest katalizatorem jakby tych procesów. Po prostu katalizatorem, bo to wy decydujecie o tym, jak jest rzeczywistość, a my tylko dostarczamy narzędzi, byście się szybciej, łatwiej poznali. Cieszymy się, że ta rola się jakoś tam nam trafiła jako dosyć znacząca i chcemy iść dalej. Parę osób, z którymi właśnie rozmawiałem, mówiło, że właściwie oni telewizji nie oglądają, a jeżeli już, to NTV po prostu w miarę systematycznie, gdzieś tam sobie w wolnym czasie i to jest dla nich źródło informacji. I co ciekawe, na to sympozjum, mimo iż hasło było Polskie Sympozjum Ufologiczne, przyszły osoby niezainteresowane stricte tym tematem UFO, ale w ogóle jakąś taką tematyką alternatywną i dobrze się tam czuły. No, sam rozmawiałem z paroma osobami i mówiły, że dzięki NTV poszerzył im się horyzont. Zaczęły zwracać uwagę na pewne kwestie, które do tej pory pomijały. No i przez ten czas, gdzie my tak już od kilku lat dosyć aktywnie działamy, ta różnorodność tematów, które poruszamy, bardzo im pomogła zobaczyć, w jakim świecie żyją. Tomi, a ty zapamiętałeś jakieś rozmowy takie kuluarowe, które ci jakoś tam znacząco zostały? Czy zapamiętałam? No,
W ogóle też jakby to, co już powiedział teraz przed chwilą Wojtek, że jak rozmawiałam z kilkoma też osobami, które mówią o tym, które oglądały jakieś audycje, czy tam ze mną, czy z Markiem Taranem, że właśnie jakby sama ich ta wdzięczność za to, że te audycje są. Taki temat w ogóle jest, prawda? Ja myślę, że właśnie, że jakby kiedy jest się tutaj w studio i jest nagrana taka audycja, ona jest wyemitowana na YouTube, wiadomo, że komentarze są przeróżne, prawda? Część osób... Akceptuje, część nie, a to część nie, ale do końca też my i osoby, które tutaj siadają po tej stronie, nie mamy do końca tej właśnie informacji zwrotnej, świadomości, jak mocno właśnie może pozytywnie wpłynąć na jakieś czasami niewielkie, a czasami nawet bardzo duże zmiany w życiu ludzi, którzy to oglądają, prawda? Także myślę, że to też utwierdziło, że to jest bardzo wartościowe i że trzeba dalej rozwijać po prostu projekt. Tak, ja zresztą tak już ku końcowi, bo wiadomo, że będziemy nadawać systematycznie zapisy wideo. Tutaj Wojtek nagrywał praktycznie wszystkie te prelekcje, przy okazji jeszcze kuluary, tam troszeczkę tych wizyt po mieście, że mi utkwiły w pamięci różne rozmowy, w tym na przykład z Dominikiem, który tam filmował na potrzeby już gospodarzy imprezy. Widać, poznaliśmy się, kiedy się okazało w dawnych latach tu przy TD, we Wrocławiu, w takich różnych sytuacjach, było na jakichś tam spotkaniach naszych, bardzo głęboko wszedł w tematykę dźwięku, w tematykę tych wszystkich jakby spiskowych sytuacji, ma dużą wiedzę, dużą praktykę, chciałby to jakoś, kwestia zdrowia, chciałby jakoś też wejść, szuka możliwości, że w Polsce też i tutaj. Bardzo sympatycznie Janek, który tam też przypomniał o swoich różnych wpisach i przy Alternewsach, jakichś korespondencjach, Janusz. Dużo osób. Mówi o Janku akurat, aha, taki był starszy pan, troszeczkę tak... Aktywny, tak. I prawie z każdym, co rozmawiałem, to tak jakoś czuło się tą więź. No, naprawdę to jest dla nas czasami takie trochę, może trudno się tak nieraz zachować, bo widzą w nas jakąś taką nadzieję na nie wiadomo co, jakbyśmy byli w stanie dokonać nie wiadomo jakich rzeczy, a my to w tym wszystkim tylko chcemy posłużyć jako, jak powiedziałem, katalizator, czyli jakby pomóc spotkać się im wszystkim, zintegrować się. Na pewno poczuliśmy też i my tą siłę i myślę, że oni poczuli na koniec już tych wszystkich naszych spotkań. I było takie, pamiętacie, na koniec z kilku miejsc wyrażone przekonanie, obyśmy, czy chęć, takie życzenie, obyśmy tylko jakby ten moment taki przeżywając tam szybko nie stracili, żeby to nie wygasło, prawda? Mhm. Żeby to nie wygasło. Ta atmosfera, ta... Bo wiadomo, że po imprezie jest troszkę taki dołek, potem znowu trzeba tą falę gdzieś tam znaleźć, nie? Trzeba następną imprezę zrobić. Tak. No ale to już w ich rękach. My się spodziewamy ich 18 października. Tam nawet spora delegacja może wierzyć. Co jeszcze tam się pojawiło? Myślę, że warto powiedzieć. Mianowicie część tych osób szuka takiego miejsca na tej polskiej naszej ziemi, by w osadzie ekologicznej po prostu już sobie mieszkać, uprawiać ziemię, warzywa, owoce, żyć w zdrowiu i to coraz w kilku miejscach powstało. Nawet rozmawialiśmy o projekcie Nowa Cywilizacja w gminie, bo on został ogłoszony 2 lata temu i tak się jakby zatrzymał w powietrzu. Okazuje się, że niektórzy z tych naszych rozmówców mówią tak, rzeczywiście to jest dobry pomysł, warto się na tym pochylić, więc kto wie, czy dzięki tej wizycie nie pojawi się duża fala, nowa fala projektu Nowa Cywilizacja w gminie. Może tak być i to wynika czasami z tego, że ta tęsknota za polską ziemią, za krajem jest tak silna, że będzie wpływać na tą decyzję powrotu tutaj. Rozmawiałem tam idąc w stronę Stonehenge właśnie z taką dziewczyną, kobietą, która od 11 lat jest w Anglii. No i mówi właśnie, że tęsknota czasami jest tak silna, że chciałoby się wsiadać w samolot i lecieć już, a nie zawsze można. Także tak. To też jest chyba dosyć istotny motyw. I jeszcze taki jeden motyw, tak wiem, że przedłużamy. Mówisz, ktoś ma dobrze, wiesz, ustawioną pracę, jakąś tak. Tam swoją działalność i można by powiedzieć, no właśnie, czego on chce. Ale to, co jej najbardziej przeszkadza, to się powtarza przy wszystkich wypowiedziach tych osób, to, że Polska, szczególnie władza w Polsce, to jest taka bardzo opresywna struktura. Tam, mimo że to społeczeństwo brytyjskie jest też w dużym stopniu kontrolowane i opanowane, to jednak jest jakaś taka też swoboda w takich normalnych czynnościach. Tutaj zwracali uwagę, dlaczego wyjechali z Polski. Po prostu za każdym razem
czuli po prostu, doświadczali opresji. Tak, brak perspektyw. Tak, to nawet, wiesz, nie tyle ten aspekt finansowy, ale na przykład to, cośmy obaj słyszeli, że państwo angielskie jest wiele bardziej przyjazne dla cudzoziemca niż państwo polskie dla obywatela w Polsce. Tak. No to jest paradoks. To jest paradoks. To jest gorzka prawda. Gdzie my mieszkamy? Tak, no? Tak. Czym jest nasze państwo? No? Dokładnie. Znaczy, Władza, my tylko sobie częściowo jeszcze to państwo nie jest tak w 100% zawłaszczone, ale jednak w większym procencie tak, i dlatego też wszyscy razem tutaj i oni, i my, wszyscy Polacy na tej planecie powinni się zjednoczyć, by zacząć od zmiany w Polsce, a myślę też, że Polska może dać wiele dobrych i wartościowych rzeczy innym. To nie są tylko profetyczne wizje, dzisiaj procesy związane z migracją, zamykanie strefy Schengen, bo to zaczęło się dziać dosłownie wczoraj, dzisiaj. To może oznaczać też kłopoty dla Polaków mieszkających za granicą, i pamiętacie tą wizję niejedną, że przyjdzie taki moment, że będą Polacy wracali do kraju i musimy ten kraj po prostu odblokować, musimy go wyzwolić z panowania swoistej mafii polityczno-finansowej. To naprawdę jest wielka grupa ludzi. Wystarczy trochę mądrości i takiej jedności, harmonii. Nie możemy się wzajemnie zwalczać. Zwracajcie uwagę na tych, którzy po prostu permanentnie judzą, permanentnie skłócają nas. Tutaj nam trzeba mądrych, otwartych, tolerancyjnych ludzi, którzy to zrobią. I oni tacy są, ponieważ oni myślą w trochę inny sposób. I uważam, że gdyby ta fala emigracji wróciła w jakimś większym procencie do Polski, no to tu by była rewolucja, ponieważ oni inaczej widzą rzeczywistość, inaczej to postrzegają, w inny sposób myślą. I tu by nie było miejsca na taką samowolę władzy, która stawia po prostu obywatela poza nawiasem. Oni by pokazali, jak to jest. No, jeżeli może być w Anglii okej, w sensie jakiś tam socjalny nawet. Tak, kontaktu obywatela z władzą, czy podejścia do załatwienia interesu obywatela, a w Polsce nie, no to na czym polega problem? Tak, potrafimy to zmienić. Dominia, tak na koniec jeszcze z twojej strony. A wiesz, tak właśnie zamyśliłam się, myśląc w ogóle o Polonii właśnie za granicą i o tym jednoczeniu się, że tak naprawdę też w ogóle świadomi ludzie, nieważne czy to Polacy, czy nie, spotkanie się z nimi, chociażby doświadczałam tego przy różnych koncertach mantr znanych artystów z zagranicy, gdzie w różnych państwach jest i dużo Polaków na tych koncertach, właśnie mieszkających w tych państwach, czy też ludzi właśnie obywateli tego państwa i też innych z zagranicy, że w momencie, gdy spotyka się grupa świadomych ludzi różnych narodowości, jest ta więź, jest po prostu ta bliskość i że jakby też Polacy Polakami, ale jakby, że łączenie się w świadomości też z tymi innymi ludźmi. No tak, póki co zasięg jest dla Polski i część audycji jest tłumaczona na angielski, no ale kto wie, może w przyszłości większość audycji będzie mogła być tłumaczona i dotrze to nie tylko do Polonii, ale i ludzi świadomych z innych państw. Dokładnie to, co powiedziałaś. To jest nowa świadomość, która dotyczy nie tylko nas, Polaków, ale wszystkich ludzi na tej planecie. Wtedy naprawdę to będziemy sobie braćmi. I o to w tym wszystkim chodzi. Wiemy, że w innych narodach też ludzie idą w podobnym kierunku jak u nas. A my Polacy, myślę, że ze względu na to, żebyśmy tak zawsze jednak mocno dokopywani, tacy powiedzmy zniewalani, mamy szczególną wolę i chęć, by się z tego wyzwolić. Ale tylko właśnie w jakimś takim, jak powiedzieliście, sojuszu, współpracy z innymi. W jedności. I to jest taki dla nas sympatyczny, na koniec motywujący do naszej działalności dalej moment. Będziemy wspominać zapisami wideo, jak powiedzieliśmy, pobyt w Londynie. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy. Pozdrawiam Was tam w Londynie i nie tylko, za granicą.